serdecznie, z tej strony Grosik. Wyjeżdżam z Lublina, godzina 1:39. Jestem w miarę wyspany. Jadę w okolice Zwarodła dalej robić to pole, na którym byłem ostatnio z 340 Vanquishem. Dzisiaj 440 mam ze sobą i będę dalej atakował to pole. Dobra, kolejne ujęcia już na miejscu. Jestem już na miejscu. Godzina 3:29. Ciemno jest, tak samo jak ostatnio. Dobra, przebieram się i wyruszam tutaj na tą działeczkę. No hej, pierwszy fajny sygnał. Chyba jest monetka. Momencik. Zaraz wytrę. Znowu sobie telefonem przyświecam. O, zaklejona strasznie ta moneta. Jeszcze ten propointer mi zdech. Nie wiem, co się dzieje. Oby nie na zawsze. No jest jakaś zielona moneta. Ale nic nie widać. Dobra, na podsumowaniu, jak umyję tą monetkę i jakieś inne będą, to wam pokażę, bo teraz to nic nie zobaczycie, ja też nic nie widzę. No moneta jest, ewidentnie. Dobra, szukam dalej. Godzina 5:05, już można normalnie nagrywać. Jestem na tym poletku testowym z Vanquishem 440. Włączam tą maszynkę. Dostraja się. I co o tym wykrywaczu? Jeżeli chodzi o obsługę, bardzo prosty w obsłudze. Tak jak załóżmy garety z serii tych żółtych garecików, które wszyscy znamy. A jeżeli chodzi o tego Vanquisha 340, to ma kilka opcji więcej i troszeczkę bardziej rozbudowany jest. To już mówię. Opcje audio, większa regulacja. Więcej stopni jest, jeżeli chodzi o czułość, tak samo. Większą czułość można ustawić i wyregulować precyzyjniej. Dobra, tryby pracy. 3 standardowe. Tym się guziczkiem przełącza. I jeden profil użytkownika, którego 340 nie posiada. A tutaj można sobie własny profil ustalić. Dobra, to mamy dalej. Można sobie dodawać różne metale tym przyciskiem właśnie. Można sobie tak i sobie we własnym profilu można sobie zapisać, ewentualnie do jakiegoś standardowego profilu można sobie dodać jakąś wartość. I tak to wygląda. Dobra, ten wykrywacz ma już pin pointera. Jeżeli namierzymy coś, to już możemy sobie zlokalizować. I w każdej chwili możemy sobie włączyć podkówkę, czyli na Allmetal będziemy chodzić, czyli będziemy kopać wszystko, tak? O, i cała to
instrukcja obsługi tego wykrywacza. Bardzo prosty, tak samo jak 340. Wykrywacz bardzo stabilny, podobnie jak 340. Nie zbudza się. Tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie. Idziemy, słuchamy sobie ptaszków. Mam chyba guziczek. Teraz tego szczoteczkę wezmę. Jest szczoteczka. Chwila. Carski guzik będzie. Patrzymy. Tak. Proszę bardzo. Nie jest idealny, ale dosyć ładny. No. Znajdowałem ładniejsze. Ale jest. No widzicie, 440 takie rzeczy już wyciąga. I ładnie sygnalizował. Nie było problemu. Dobra, szukam dalej. Jest kolejna rzecz. Tak mi się wydaje, że to kawałek pierścienia od zapalnika. On taka jakaś rozwalona trochę, jakaś mosiężna nakrętka. Tym razem jest perelek. A teraz malutki kawałeczek pierścienia z pocisku carskiego, 76 mm prawdopodobnie. No malutki, ale fajnie dzwoniło. A teraz wyszło coś fajnego, druga RP. Proszę bardzo, 37. I kolejny PRL, 20 groszy. Ale monetka. Jest kopijeczka, ale stan bardzo słaby. Może jak się wyczyści w domu, to będzie to lepiej wyglądać. Jedna kopiejka, 1880. Ta już fajna jest. Proszę bardzo. Nawet. I kolejna kopiejka. Chyba tu jacyś Rusy siedzieli, kurczę. Ta taka ładniejsza troszeczkę. Proszę bardzo. No i zaraz będę kończył. Zostało jakieś pół godziny. Pół godziny i będę musiał się zawijać. Już się ciepło robi, a w dzień praca w domu. No, cztery ponad godzinki w terenie, tak jak na każdą Vanquisha. Zaplanowałem i wracam do domu. Dobra, wracam do chaty, a w domu będzie podsumowanko, jak umyję to wszystko. No hej, jestem już w domu. Pokażę wam znajdki, które tutaj mam. Kapsle, puszki i inne śmieci zostały wyrzucone do śmietnika. A to jest to, co poszukiwacze lubią najbardziej. Dobra, zaczynamy od rzeczy na takich najsłabszych. Perelki, monetka. Jakaś stara, ale wytarta strasznie. Nic nie widać na niej. Gdzie taki brązowo-zielony krążek. 5 groszy. 37 rocznik. Stan w miarę. Choć znajdowałem ładniejsze. Dobra, lecimy dalej. Jakiś kawałek pierścienia. Z pocisku artyleryjskiego, a to taki malutki, ale ładnie dzwonił. Dobra, kopiejeczki, ta chyba najładniejsza, tylko nie chciałem jej za bardzo szurować. 1864. Proszę bardzo, jedna strona, no troszkę jakby trochę wygięta była, ale jest monetka. Kolejna monetka. Jedna kopiejka, 1880. To też nie jest taka zła. Ta to już straszny wycieruch. 1903. Ale bardzo mało na niej widać. Z tyłu troszeczkę jest fajniejszy. Dobra, no i ten guziczek. Guziczek armii carskiej. Troszeczkę go zjadło. Ten wykrywacz polecam dla osób początkujących, które mają troszeczkę bardziej zasobny portfelik.
Tak, 1400 zł z groszami, zatem wykrywasz też troszeczkę więcej pieniążków, ale powiem Wam, że warto, bo ten sprzęt jest wart swej ceny. Leciutki, stabilny, dźwięki w Vanquishu bardzo są przyjemne, dobra identyfikacja celów, więc łatwo Wam będzie identyfikować różne tutaj znajdki, które namierzycie w terenie. Sprzęcik bardzo mobilny. Można go super sobie złożyć, zapakować do jakiegoś plecaka czy na rower i można sobie śmigać, gdzie tam się tylko będzie Wam chciało. Dobra, kolejny filmik za kilka dni z Vanquishem 540. Pozdrawiam, mówił do wszystkich Grosik. Cześć.